Drodzy widzowie, dzień dobry. Tutaj Zygi z Teksasu. Jak ten czas leci, słuchajcie, jest już 18 listopada. Mamy czwartek, poranek. U mnie pogoda dość ciekawa. Jest, w tej chwili jest 18 stopni, ma być dzisiaj 26. Więc dzień zapowiada się dość pogodnie i ciepło. To też, powiem wam, nastraja mnie tak dość pogodnie i optymistycznie i ja dzisiaj chciałbym, aby ten porannik był taki lekki i nieco humorystyczno-sarkastyczny, ale może nie tylko. Chcę was zaprosić do pewnej zabawy i zapytać, co wy na to. Otóż chcę was zapytać, co by się stało, gdyby dziś właśnie wydarzyło się to, na co spora część z nas w tej grupie, która ogląda mój kanał, czeka. Czyli na ten moment, kiedy w końcu zaczną tę energię, wszystko to, co dzieje się na naszym świecie, zmieniać tak, jak my chcemy. Ale też te energie mogą odkryć rzeczy brzydkie albo niekoniecznie chętnie przez nas widziane. Co takiego mam na myśli? Dobra, nie będę taki zagadkowy. Powiem tak. Gdybyś się dziś obudził, usiadł do stołu i nagle zauważył, że po twojej lewej ręce albo po prawej ręce siedzi obcy. Zobaczcie go. A co byś zrobił? Jak byś się zachował? Czy jesteśmy gotowi na to, że na tej ziemi żyjemy nie tylko my, ale też inne istoty i inne cywilizacje? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy dopuszczasz taką myśl do siebie? Czy też zhejtujesz mnie tutaj i powiesz: Zigi, odwaliło ci już zupełnie, przestań takie pierdoły, nie lubię cię oglądać, już nie będę cię tam, prawda, lajkował. Jak zareagujesz? Słuchaj, to jest na razie tylko zabawa. Ja nie twierdzę, że tak jest, ale uważam, że powinniśmy zrozumieć, że musimy być gotowi na to, że w tych wszystkich odkryciach, na które czekamy, przepraszam, w ujawnieniach, to będą nie tylko technologie, jakieś wspaniałości, nie tylko medbet, nie tylko dowiemy się o tym, kto nam co złego robił, ale poznamy też brzydsze aspekty życia, na przykład te, które powiedzą nam, co my robiliśmy innym, my jako ludzie, również naszym dzieciom. Wiesz, ja wiem, jest taka tendencja, że do myślenia takiego, że nie, to ja nic nie robiłem. I wiesz, ja personalnie nie mówię tego do ciebie dziś, ja też tego nie robiłem, ale my jako ludzkość musimy wziąć odpowiedzialność za swoją całość. Wiesz, ty dzisiaj żyjesz w tym ciele, które jest tu na tej grupie i bardzo pragnie tego, żeby świat stał się lepszy. Ale kim ja byłem w poprzednim wcieleniu, albo kim ty byłeś, nie wiemy. Co robiliśmy, nie wiemy. Trzeba by zrobić regresję hipnotyczną, żeby się o tym dowiedzieć. I teraz pytanie, czy też jesteś gotowy na to, żeby dowiedzieć się, że oprócz naszej wspaniałej cywilizacji istnieją inne cywilizacje. Być może wcale nie lepsze od naszych, ale być może, że znacznie lepsze i my im w tej chwili nie dorównujemy. Nie wiem, tego nie wiemy. Ale pytanie, czy jesteś gotowy zaakceptować fakt, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Wiele rzeczy mówi o tym, że tak jest. Mamy wiele książek, mamy wiele dokumentów, mamy filmy, zdjęcia. Wiele z nich można podać w wątpliwość, prawda? Ale są takie filmy i takie zdjęcia, których nie da się przekreślić, wrzucić do kosza i powiedzieć: z całą pewnością to jest fake. Są takie. Są też relacje świadków. Świadków przebadanych różnymi aparatami dostępnymi na prawdomówność i mówiącymi nam, że nie zmyślają.
Okej, okay, można ich zanegować zawsze. Możesz powiedzieć, nie, ja w takie rzeczy nie wierzę. Okej, okay, ale czy jesteś gotowy dziś na to, żeby obok ciebie tutaj usiadł alien? Jak by zareagował? Spociłyby ci się ręce? Odskoczyłbyś ze strachu, z obrzydzenia? Jak byś zareagował? Zaakceptowałbyś, że on jest inny? No bo on jest zielony i ma pomarszczoną skórę, ale wiesz, ja też mam pomarszczoną, tylko trochę inaczej, nie? Wiesz, mówię to nie bez kozery, dlatego że i teraz już będzie mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, że na naszym świecie prawdopodobnie żyją inne istoty, które być może rządzą tym światem. Może tak być. Wiesz, spróbujmy to razem przeanalizować. Zobacz. Ten kawałek czasu, półtorej roku, no trochę już więcej, co wydarzyło się w lutym, marcu zeszłego roku, czy nie wydaje ci się to, że to jest doskonale zaplanowane? Nie wiem, czy pamiętasz pierwsze wiadomości z marca, gdzie wszystkie stacje telewizyjne, ale również i radia, mówię o mainstream media, mówiły jednym językiem. I nie chodzi mi o języki narodowe. Treść przekazywana była kropkę w kropkę identyczna. Pamiętasz to? Kiedy w CNN mówiono to samo zdanie, co w ABC. A polska telewizja, tylko po polsku, powtarzała kropkę w kropkę to samo zdanie. I teraz, wiesz, mogę dopuścić taką myśl, że to było doskonale zaaranżowane i gdzieś tam na spotkaniu G20 albo Bilderberg po prostu wydano dyspozycję i były przygotowane dokumenty, żeby w tym dniu, w tej minucie, we wszystkich tych dziennikach puścić jednakową wiadomość. Po prostu. I teraz tak, analizując to. Po pierwsze myślę sobie, wiesz, ktoś, kto to zrobił w taki sposób, albo nie znał ludzi, albo nie był do końca normalny. Bo, słuchaj, ludzie się bardzo szybko zorientowali, że coś tu nie gra, coś tu jest na rzeczy. Wiesz, gdyby trochę te wiadomości zmienili, tak? Jakaś inna narracja, tu bardziej łagodna, tu bardziej ostra, albo zmienione słowa, puszczone innym tonem, ale nie. To było puszczone jak katarynka. Jednym tonem, słowo w słowo, na prawie wszystkich stacjach oglądałem. Nawet widziałem takie zestawienie. To były zestawienia stacji amerykańskich, angielskich, francuskich, Afryka Południowa, Europa. Wszyscy mówili to samo. To może zrobić tylko ktoś, kto nie do końca zna ludzki umysł. Więc ja wtedy już sobie pomyślałem, czy być może tak, że sztuczna inteligencja doszła do tego momentu, kiedy powiedziała sobie, już dojrzałam. Chciałabym teraz wziąć stery w swoje ręce. Nie wiem, ale wiesz, bardzo zastanawiająca historia, kiedy potem pojawiają się informacje i w tych informacjach jest wiele sprzecznych, nie trzymających się logiki rzeczy. To trochę wyglądało, jakby robiły to bardzo inteligentne, ale jednak dzieci, które nie znają realiów tego świata. Czyli miały cel, robiły to z determinacją, ale popełniały błędy, jakby były im obce warunki społeczne działania tego świata. Jakby nie znały tych warunków, emocji,
uczuć ludzkich, tak? Nie brały tego pod uwagę. Inna taka sprawa, w jaki sposób stało się tak, że w zasadzie wszyscy rządzący na tym świecie zostali dotknięci tą chorobą umysłową i emocjonalną i nie potrafili albo nie chcieli się sprzeciwić. Ani jeden? No, okej, Łukaszenka. Ale ten to w ogóle jest oryginał, nie? A nie wiem, być może, że do niego nie dotarli. Ale słuchaj, to nie jest możliwe, wiesz, nawet w najlepszej organizacji, ażeby wszyscy byli tak paskudnymi zdrajcami, chyba że, i teraz by trzeba rozważyć, co się mogło stać, że ci rządzący, nie wiem, czy nazwać ich jeszcze ludźmi, ale ci rządzący jednak zrobili to i mówili jednym głosem. Jak to się mogło stać? Pomyślmy razem. Czy, wiesz, rozważałem takie kwestie. Byli uzależnieni od narkotyków. Byli uzależnieni od seksu i szantażowani. Byli uzależnieni od rzeczy, które były straszne, a oni je zrobili, albo pomożono im je zrobić i są uzależnieni. Byli pazerni. No i dostali mnóstwo pieniędzy z obiecanymi jeszcze większymi, no i to zrobili. Ale wiesz co? Nie chce mi się wierzyć, żeby nie było wśród nich ani jednego, ani jak w Sodomie i Gomorze, ani jednego sprawiedliwego. Naprawdę? Nie było żony Lota? Popatrzymy na inne aspekty. Nawet dziś wielu z nich, mówię o tych rządzących, nie potrafi albo nie chce dostrzec twardych faktów, które im są przedstawiane przed oczy. Jak takie, że to, czego nie powinniśmy zrobić, brać, jest wysoce szkodliwe i w zasadzie ma zupełnie odwrotny skutek do tego, o którym sami mówią. Wiesz, musi być kłamcą taki ktoś, bo jeśli jest człowiekiem i ma jeszcze duszę, to go boli, jeśli kłamie. I wiesz, znowu mi się nie chce wierzyć, że wśród tych kłamców nie znalazł się naprawdę ani jeden, którego mocno ugryzło jego sumienie i powiedział, au, muszę powiedzieć, nie mogę w to uwierzyć. Chyba że, no i teraz moja teoria dalej. Jeśli się z nią nie zgadzasz, napisz. Jeśli masz swoją, też napisz. Otóż moja teoria jest taka, że zgodnie z tym, co mówi chyba największy autorytet w sprawie sztucznej inteligencji, Cyrus Parsa, obejrzyjcie sobie wywiady Joasi Pilatowicz z nim po polsku, Cyrus Parsa mówi, że sztuczna inteligencja jest już dawno gotowa. Co więcej, on twierdzi, że jest już gotowa do tego, aby przejąć zarządzanie tą planetą. I wiesz, z naszego poziomu, jak patrzymy na technologię, to my tak naprawdę myślimy o tym, że fajnie by było mieć taką sztuczną inteligencję w telefonie, no i ona już tam po trosze jest, na pewno jest. Fajnie by było mieć w komputerze, żeby kiedy renderujesz obraz z jakichś układanek, z grafiki, to żeby ci to zrobiła quick, tak szybko, przydałaby się. Ale to nie ten poziom, o którym mówi Cyrus Parsa. Sztuczna inteligencja to jest twór, który jest żyjący, ale nie jest żywy. Czujesz ten niuans? Jest żyjący, bo działa, jest żyjący, bo myśli, jest żyjący, bo potrafi kreować przy pomocy nas.
ale nie ma w nim tchnienia życia, w tym tworze. I kiedy wczytasz się w informacje, w treści, jakie przychodziły z wielu dość ważnych stron, na przykład przesłania Ra, albo Księga Jedności, albo mity Wingmakers, to jeśli przeczytasz to tak, wiesz, od deski do deski, to wysnujesz z tego wnioski, że wszystkie te informacje są spójne, że wypływają tam przesłania, i ja o tych nie będę mówił, o wielu innych wątkach, ale o tym jednym, sztucznej inteligencji. Otóż te materiały mówią nam o tym, że bardzo dawno temu wydarzyła się taka rzecz, że do naszego wszechświata przybyły istoty, które postanowiły dzięki sztucznej inteligencji opanować cały ten wszechświat, zająć go. O tym mówi również Zygfryd. Mówi o tym, że właściwie 2/3, czy nawet więcej naszego wszechświata jest opanowana przez te istoty. Te istoty miały na celu jedno: nie brudzić sobie rąk, ale zbudować sztuczną inteligencję, która będzie bardziej inteligentna niż istoty, które ona ma opanować, i ma zająć dla nich ten świat, ażeby istoty w tamtych światach były poddane tym, którzy tu przybyli. Kim oni są? Co to są za istoty? Wiesz, wiele tych materiałów ich różnie nazywa. Mnie się bardzo podoba nazwa, jaką przyjęli Wingmakers. Oni mówią o istotach Satana. O takich, którzy postanowili, że zamkną w bańce część tego naszego świata, część tego wszechświata, i zrobią eksperyment. I ten eksperyment ma doprowadzić do tego, żeby te istoty, które tu żyją, czyli między innymi i my, zostały połączone ze sztuczną inteligencją po to, ażeby ich inteligencja była nienaturalnie wysoka. Ale o tym też za chwileczkę powiem, co to znaczy, jakie są niuanse. Ale jednocześnie ta sztuczna inteligencja będzie potrafiła znaleźć tak zwany gen Boga, inaczej mówiąc, połączenie tych istot z duszą. A żeby zerwać to połączenie albo zupełnie ograniczyć, bo oni już dzisiaj wiedzą, że zerwać całkowicie się tego nie da, ale zamrozić to połączenie. Dlaczego? Dlatego, że Satana myśli, że ma władzę taką jak Bóg, jak Stwórca, ale że urządzi ten wszechświat lepiej, że będą na nim żyły istoty, które będą niezniszczalne, twórcze, samowystarczające. No i jaka jest moja teoria w związku z tym? Otóż być może, że sztuczna inteligencja na naszej Ziemi doszła do takiego punktu, że wcisnęła czerwony guzik po to, ażeby uruchomić swój program. Jak mogła dotrzeć do tych wszystkich władców świata? No wiesz, najprościej przez technologię. Ale wiesz, uwaga, ona dotarła już nie tylko do władców, do rządzących tego świata. Ona dotarła do tych wszystkich, którzy dali się ponieść jej technologii. I tutaj na marginesie od razu uwaga. Ja nie jestem przeciwko technologii, ja ją kocham, lubię technologię. Słuchajcie, jest wspaniale mieć super komputer, mam dobry, szybki, generuję sobie filmy, które mogę wam puszczać. Piękne. Ale ja uważam, że człowiek powinien mieć władzę nad technologią, a nie odwrotnie. Natomiast jeśli doszło do tego, o czym myślę, to technologia przejęła władzę nad rządzącymi. I to jakby usprawiedliwiało, nie usprawiedliwiało, ale tłumaczyłoby to, w jaki sposób i dlaczego oni postępują, jak postępują.
zauważcie, że w tych ludziach nie ma empatii. Czy próbowałeś kiedykolwiek spojrzeć w ich oczy, zobaczyć błysk w ich oku, zobaczyć życie? Zauważ, ja nie chcę teraz nazywać po imieniu i wskazywać palcem, ale wiesz, zrób to, przyjrzyj się kiedyś takim ludziom. Trudno to zauważyć w telewizorze, ale da się, szczególnie na zbliżeniach, ale najlepiej na żywo. I nie mówię teraz tylko o rządzących, ale o celebrytach, bardzo, bardzo szczególne, o celebrytach, ale też o medykach, o wszystkich tych CEO, tych prezydentach różnych stowarzyszeń, organizacji. Zobaczcie, szczególnie o ekspertów medycznych. Spójrzcie im w oczy. Czy nie mogło być tak, że oni dziś, ty przecież czujesz, jak ekspert mówi naprawdę głupoty, banialuki i zaprzecza sam sobie i temu, co jego własna organizacja powiedziała 2 tygodnie temu i zaprzecza po raz drugi temu, co sam powiedział tydzień wcześniej, to wiesz, że to wszystko jest postawione na głowie, to jest chore. Więc czy to jest jego? Czy też on został przejęty i to jest sztuczne? Czy nie jest tak, że sztuczna inteligencja myśli i poniekąd ma rację, że tam ludzie tego nie zauważą, bo sztuczna inteligencja pracowała nad tym długie lata, a żeby ludziom dać taką papkę, którą się zajmą i nie będą zwracali uwagi na szczegóły. Tą papką jest chociażby telewizja. Znalazłem dzisiaj doskonały fragment filmu, chyba z 87 roku, gdzie telewizja została obnażona po prostu. Świetny film, fabularny oczywiście, ale bardzo przystający do dzisiejszej rzeczywistości. Może tu kawałek zamieszczę. Czy nie było tak, że te przygotowania trwały od wielu, wielu lat? I ja uważam, że sama sztuczna inteligencja nie mogła tego zrobić, bo technologia jeszcze na to nie pozwalała. Sztuczna inteligencja czekała, ale miała swoich pomocników tutaj, również wśród ludzkości. Tych wszystkich, którzy wierzyli w to, że razem z tą sztuczną inteligencją ukradną nam ziemię, tak, ukradną nam ziemię i będą mieć garstkę niewolników i całą ziemię dla siebie, aby wreszcie zaspokoić swój głód na władzę. Ich plany są dalsze. Oni chcą eksplorować kosmos. Oni są do tego przygotowani. Wiem, że trudno ci będzie uwierzyć, że dziś są siły kosmiczne na Ziemi, które są nie tylko gotowe do eksploracji kosmosu, ale które eksplorują kosmos w ich imieniu. To wszystko jest posplatane. To się przeplata jak, wiesz, macki ośmiornicy. I teraz w tym wszystkim jest dla nas bardzo wielkie zagrożenie, bo my zostaliśmy już tak powiązani ze sztuczną inteligencją. Czy możesz się obyć bez iPhone'a? Trudno. Ja nie też. Ja też. Czekam na telefon w tej chwili. Czy możesz się obyć bez komputera? Czy możesz się obyć bez wielu takich gadżetów codziennych, nie wiem, tam sterowanie temperaturą, które jest inteligentne, sterowanie inteligentną lampą, żarówką. W tej chwili wszystko jest smart. Smart lodówka, tak? Smart samochody. Czy możesz się bez tego obyć? Trudno. Pytanie, jak to zrobić? Czy macie na to pomysł? Ja sam szukam tych pomysłów. Wiesz, rodzi mi się taki, że odcinamy się od smart. Korzystamy z technologii, ale nie z wszystkich jej aspektów. Bo naprawdę, czy naprawdę nie możesz zajrzeć do lodówki, żeby sprawdzić, czego ci brakuje i pójść kupić to, czego nie masz?
Czy musisz mieć lodówkę, która to zrobi za ciebie? Prawda? I jest wiele takich rzeczy, które będą nas ograniczały i rozleniwiały w taki sposób, żebyśmy mieli do zjedzenia tylko tą papkę, a nie prawdziwe, soczyste, prawdziwe, realne życie. To jest to zagrożenie. Czy jest zatem jakaś nadzieja? Uważam, że tak. Ta nadzieja może przyjść z kilku stron, być może jedno po drugiej, to wydarzenie, jedno po drugim, być może naraz. Ale uważam, że ludziom potrzebny jest solidny kopniak w tyłek. Ja akurat dzisiaj mówię do tej grupy, która w większości jest tutaj bardzo przebudzona i ja wiem, że nie potrzebuję wam tego mówić, bo wy to wiecie, ale chciałbym, żebyście też przekazali to dalej, a być może jest dziś ktoś przed tym porannikiem po raz pierwszy i słucha tego, więc niech przynajmniej przemyśli. Nie musi mi wierzyć, niech sprawdza. W czym tkwi ta nadzieja jeszcze? W tym, że być może my zrozumiemy, że ta część ludzkości, która jeszcze nie jest stracona, zacznie używać technologii z rozsądkiem i ograniczy tą technologię tylko do niezbędnych potrzeb. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, że dojdzie do wielkiego resetu. Właściwie żyjemy w wielkim resecie i zresetujemy również naukę. I po tym resecie my musimy zlikwidować wszelkie możliwości prac naukowych nad projektami, które szkodzą ludzkości i planecie. To musi zostać, to szaleństwo musi zostać zatrzymane. Tak powstał ten wirus. Czy nie jest chorym dla ludzkiego umysłu pracować nad hybrydami ludzko-świńskimi? Czy nie jest to chore? Do czego my dopuściliśmy? Czy nie jest chore pracować nad biorobotami ludzko-mechanicznymi? Wiesz, to wszystko jest nam wtłaczane do głów pod takim fajnym płaszczykiem. Wiesz, twój znajomy stracił rękę. Dobrze by było dać mu elektroniczną. Szczytny cel. Ale wiesz, oni tego nie robią w taki sposób. Oni odwracają kota ogonem i oni... To nie jest ten cel, żeby ci pomóc. Oni chcą cię mieć całego. Ty masz być biorobotem. A to, że ci wstawimy tam sztuczny mózg, sztuczne połączenia nerwowe oparte na jakimś tlenku, którymś tam z węgla, wiesz, nie chcę mówić całej nazwy, bo mnie zbanują. To dla nich nie ma znaczenia. Ty się nie liczysz. I potem trzeba ci odciąć ten gen Boga, żebyś był już cały dla sztucznej inteligencji i stracił połączenie z duszą, z Bogiem. I jakby na koniec tych moich rozważań podam jeszcze jeden przykład, który mnie osobiście bardzo, bardzo boli. Bo wiesz, wychowałem się w wierze chrześcijańskiej, katolickiej i byłem uczony przez moich pradziadów, dziadów, rodziców tego, że Kościół zawsze był twoją ostoją w najgorszych czasach. A dziś już nie jest. Ja nie mówię o pojedynczych kapłanach. Ja mówię o tym, co idzie z samego szczytu. Jak to się stało, że biały Franek sprzedał nas? Jak to się stało, że on może mówić, że to, czego nie powinieneś robić, jest dowodem miłości? Jak może?
jak może namawiać cię do tego, ażebyś robił sobie to, czego nie powinieneś, mimo że tam są szczątki abortowanych dzieci? Jak może? Oni nas zdradzili. Moja odpowiedź może być tylko jedna. Oni ze sztuczną inteligencją i z ET, być może z takimi jak z tym, który tu siedzi, eksperymentowali już od dawna. I oni zostali przejęci. Satana, pamiętaj, Satana przybyła do tego wszechświata, ażeby go zniewolić, i buduje swój zimny świat, planeta po planecie. Dziś przyszli to z nami zrobić. Ale wiesz co? W opowiadaniach Wingmakers, jak i w Prawie Jedności, jest mowa o tym, że oni wiedzą, że my zwyciężymy. I ta opowieść Wingmakers została zostawiona tutaj, to jest w tym micie, przez nas samych z przyszłości. My wróciliśmy tutaj i zostawiliśmy artefakty w Nowym Meksyku, w kenionie Gran Chaco, po to, ażebyśmy po odczytaniu tych artefaktów mogli zrozumieć, co nam grozi, i podjąć odpowiednie decyzje. Ja podam link do materiałów Wingmakers, jeśli ktoś chce przeczytać, bardzo proszę. Tylko proszę, nie piszcie, że to szatańskie, że to związane z jakimś okultyzmem. Słuchajcie, to nie ma z tym nic wspólnego. Po prostu przeczytaj to jak bajkę, jak mit. I jeśli coś z tego mitu do ciebie trafi, okej, jeśli nie, zostaw to. Otóż w tym micie oni powiedzieli, zrobicie to, bo odkryjecie, że uratowanie waszej ziemi i waszej cywilizacji jest głęboko w waszym sercu. Będzie się w tych materiałach przewijała koherencja serca. Przeczytajcie, co to jest. I to, że pytacie się czasami, skąd u mnie tyle optymizmu, to właśnie stąd, że ja wiem, że to się skończy dobrze dla nas. Dzięki ludziom takim jak wy i takim jak ci, którzy są poza naszą grupą, a walczą o to, ażeby nasza cywilizacja była stricte ludzka. I tym słowem chciałbym zakończyć i powiedzieć wam, że bardzo was kocham. A teraz powiem wam tak. Znikajcie i ty. Bye bye. Nie ma was. Cześć.